Może nie jest to typowa sprawa kryminalna, jednak chciałabym ją przedstawić jako pierwszą na moim kanale. Tym bardziej, że niedawno minął rok od owych wydarzeń. Zapraszam do słuchania. 37-letnia Joyce Eshkwan, matka siedmiorga dzieci, 26 września 2020 roku zgłosiła się do lokalnego szpitala w Joliet, niedaleko Montrealu, z powodu bólów brzucha. Ważną kwestią w tej sprawie jest to, że Joyce była rdzenną mieszkanką Kanady, wywodzącą się z plemienia Atikamek. Atikamek to rdzenni mieszkańcy jednej z prowincji Kanady, Quebec. Swoje terytorium nazywają Nitaskinan, co oznacza nasza ziemia. Ich obecna populacja wynosi około 8000 osób. Najwcześniejsze wzmianki o plemieniu można było znaleźć w dokumentach francuskich kolonizatorów z XVII wieku. Byli oni opisani jako kilkusetosobowa grupa, która stanowiła jeden z najbardziej znaczących narodów północy. Około 1675 roku plemię spustoszyła epidemia ospy, a później wielu ocalałych Atikamek zostało zabitych przez inne plemiona. Powodem była trwająca wojna handlowa, do której zaciągnęli ich Francuzi. Ciekawostką jest to, że plemię do tej pory rozpoznaje 6 pór roku, a tradycyjnie każda z nich ma przypisane konkretne aktywności, jak na przykład łowienie ryb czy robienie koszyków z kory. Mają również swój własny język, w którym się porozumiewają, natomiast zdecydowana większość nie potrafi w nim pisać. Opowiadając o sprawie Joyce, nie sposób pominąć historię podbijania nowych lądów. W ostatnich latach coraz więcej mówi się o problemach rdzennych mieszkańców zarówno Kanady, obu Ameryk oraz Australii i Oceanii, które zamieszkiwały Nowy Świat przed początkiem europejskiej kolonizacji. W 1876 roku została wydana ustawa Indian Act. Z małymi poprawkami jest ona do tej pory głównym źródłem prawa, którego rząd kanadyjski używa do administrowania rdzennymi mieszkańcami, ich statusem oraz ziemią. Miała ona na celu europeizację i asymilację rdzennych mieszkańców owego terenu z europejską społecznością, która była potomkami kolonizatorów tego obszaru. Niestety, asymilacja ta miała polegać na zabiciu ich własnej kultury, tradycji i tożsamości plemiennej. To właśnie wtedy utworzono rezerwaty, zmieniono system przywództwa, co skutkowało całkowitą zmianą struktur plemiennych. Zakazano im obchodzenia tradycyjnych świąt i obrzędów rodowych, pozbawiono dziedzictwa kulturowego, a nawet nadawano nowe, często przypadkowe chrześcijańskie imiona. Kolejną z metod asymilacji było odbieranie dzieci autochtonom i umieszczanie ich w pierwszych, przymusowych szkołach chrześcijańskich z internatem, które właśnie wtedy zaczynały powstawać. Dziś czarne karty historii zostają coraz bardziej odkrywane i możemy dowiedzieć się, że dzieci były tam wykorzystywane seksualnie, maltretowane oraz mordowane. Niejednokrotnie dochodziło do ludobójstwa. Szacuje się, że od 1876 roku do połowy lat 90. ubiegłego wieku zostało zamordowanych nawet 30 tysięcy wychowanków. Mimo, że zmierzenie się z przeszłością jest szokujące i podobnie jak w przypadku II wojny światowej, nikt o zdrowych zmysłach nie chciałby, aby kiedykolwiek takie okropieństwa się powtórzyły, rdzenne ludy wszelkich skolonizowanych obszarów do tej pory borykają się z wieloma problemami, które ciągną się od wieków. Dyskryminacja, izolacja, bieda, brak poszanowania ich głosu to niestety codzienność. Dlatego uważam, że trzeba głośno mówić o tych sprawach. I niestety z powodu dyskryminacji i uprzedzeń Joyce również straciła życie. I z powodu dyskryminacji i uprzedzeń Joyce również straciła życie. Sprawa Joyce może nie jest jakąś nadzwyczajną. Ktoś zachorował, poszedł do szpitala, nie udało się go uratować, umarł. Niestety, czasami tak się w życiu zdarza. Tylko w tych wydarzeniach nie ma mowy o zwykłym przypadku. Joyce uwielbiała nagrywać i udostępniać w swoich social mediach wszystkie ważne wydarzenia z życia. Urodziny dzieci, chwile spędzone z rodziną,
relacje z mężem, który zawsze wywoływał uśmiech na jej twarzy. Była bardzo aktywna w internecie. Nagrała i upubliczniła ona również swoje ostatnie chwile życia. Ostatnie wideo z 28 września 2020 roku. Stało się ono wiralem. Joyce przebywała w szpitalu już 2 dni, ale nie otrzymała pomocy, na którą liczyła. Personel już w pierwszym dniu jej pobytu okazywał do niej niechęć i nie wykazywał zainteresowania jej stanem zdrowia. Ich, w cudzysłowie, pomoc zakończyła się częściowym przywiązaniem Joyce do łóżka, podaniu morfiny i ewentualnym stosowaniu przemocy psychicznej. Jej stan zdrowia nie polepszał się, a jedynie coraz bardziej pogarszał. Nie wiedząc, co robić, jedyna myśl, która przyszła jej do głowy, to aby zacząć streamować na żywo, przez co przechodzi. Przerażona, płacząca z bólu, błagała w swoim języku o pomoc, przeczuwając same najgorsze rzeczy. Mówiła, że doktor podał jej za dużo morfiny, na którą jest uczulona. Na reakcję personelu szpitala nie trzeba było długo czekać. Na nagraniu można usłyszeć, jak wściekłe pielęgniarki mówią jej, że jest głupia, nadaje się jedynie do seksu i w ogóle lepiej byłoby, gdyby była martwa. To jedynie urywek, który mogliśmy usłyszeć, jednak ich znęcanie się nad konającą Joyce trwało 2 dni. Oczywiście nie udzielają kobiecie w agonii żadnej pomocy. Niestety Joyce zmarła krótko po upublicznieniu wideo. 6 października tego roku koroner Gehane Kamel odkrył, że kobieta zmarła z powodu płynu w płucach. Personel szpitala błędnie założył, że kobieta cierpi na odstawienie narkotyków, mimo że nie było na to żadnych dowodów. I oczywiście nie jest to żadne usprawiedliwienie ich zachowania, bo nawet gdyby to była prawda, nie mieli prawa potraktować tak któregokolwiek z pacjentów i zignorować symptomy realnie zagrażające życiu. Koroner potwierdził, że gdyby Joyce dostała odpowiednią pomoc, mogłaby przeżyć, a działania personelu szpitala przyczyniły się do jej śmierci. Na pytanie, czy uważa, że gdyby Joyce była biała, dziś by żyła, koroner odpowiedział, że tak. Pielęgniarki, które dopuściły się znieważenia, zostały zwolnione. Sprawa jest więc rozwojowa, a po publikacji wideo rząd wszczął aż 3 dochodzenia. W najbliższej przyszłości możemy spodziewać się również, że rodzina złoży pozew przeciwko szpitalowi, co potwierdził mąż na konferencji prasowej. Śmierć Joyce wywołała narodowe oburzenie. Ludzie zaczęli protestować przeciwko dyskryminacji i rasizmowi. Rdzenna ludność Quebec wzywała przywódców politycznych do uznania systemowego rasizmu przeciwko nim. Premier, uchylając się przed trudnym tematem, zaprzeczył istnieniu rasizmu w jego prowincji. Nie zmienia to jednak faktu, że sprawa Eshkwan nadała ruchu antyrasistowskiemu w Kanadzie nową moc, wywołując ogólnokrajowe protesty, które wzywają rząd do zrewidowania służby zdrowia oraz reformy policji. Od lat pojawiają się dowody na rasizm w kanadyjskim systemie opieki zdrowotnej. Ale czy rzeczywiście uda się cokolwiek zmienić, nie tylko w Kanadzie, ale także w innych krajach, na innych kontynentach oraz w świadomości każdego człowieka? Czy Joyce Eshkwan stanie się symbolem niesprawiedliwości systemu i zgnębienia pierwszych narodów, które trwa od wieków? Zostawiam Was z tymi pytaniami i mam nadzieję, że chociaż troszkę zainteresujecie się tym całkowicie pomijanym w prasie tematem. Dziękuję za wysłuchanie.